profesor Renata Mieńkowska-Norkiene, politolog Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Krótkie, proste pytanie. Czy Borys Budka musi odejść? No powinien, mówiąc szczerze, chociaż czy zechce, to jest zupełnie inne pytanie i chyba bez no, jakiegoś takiego bardzo solidnego nacisku, który będzie chyba mocniejszy niż ten list 51 czy 51, to może być trudne. Ale tak, powinien, dlatego że no, w takiej sytuacji, kiedy widać wyraźnie, że no, jest tak duża opozycja wobec niego, w jego własnej partii, no, powinien wyciągnąć wnioski, że dzieje się niedobrze, a zresztą cała partia, żeby pozostać pewną całością. A to jest dobre pytanie, czy pozostanie? Nie jest to takie proste dokonać rozpadu czy no, jakiegoś takiego podziału tego typu partii. Ona jest duża, ona ma swoje struktury oczywiście, ona ma swoich działaczy lokalnych, którzy niekoniecznie będą chcieli się zgodzić na te przepychanki, powiedzmy gdzieś tam na górze. No to taki podział byłby dosyć trudny, a nawet powiedziałabym karkołomny, więc tu się muszą zadziać takie rzeczy, które no, utrzymają jakoś tam spójność Platformy Obywatelskiej, ewentualnie które spowodują, że no, dokona zasadniczej zmiany swojej tożsamości, nie wiem, jakiejś reorganizacji. Natomiast Borys Budka raczej nie powinien być już twarzą tego, co się zadzieje, ponieważ jest twarzą tego, co było. Jest twarzą spadku notowań Platformy Obywatelskiej o 50% w stosunku do tego, co Platforma miała, kiedy Borys Budka obejmował urząd, w cudzysłowie, funkcję, o tak to będzie lepiej brzmiało, szefa Platformy Obywatelskiej. Mamy jeszcze jedną daną, bo pani mówi o wewnętrznej opozycji w samej partii, o tym otwartym liście tych ponad 50 parlamentarzystach, ale moim zdaniem zdarzyło się coś jeszcze bardziej bolesnego dla Borysa Budki, czyli ostatni ranking nieufności do polityków. Borys Budka zajmuje drugie miejsce i ma niemal 60% nieufności wśród obywateli. Jak na lidera głównej jeszcze przynajmniej w parlamencie partii opozycyjnej, no to jest tragiczny wynik zupełnie. Dokładnie tak. To znaczy w ogóle to, że PiS ma cały czas takie poparcie, czy Zjednoczona Prawica nawet, to jest między innymi wynik słabości opozycji. To już się wydaje być truizmem, ale no, to sytuacja, która pokazuje, że w zasadzie idziemy scenariuszem węgierskim. Tam Viktor Orban mógł sobie pozwolić na to, żeby właściwie w sposób nieograniczony rządzić tym krajem. Zresztą tam ranking zaufania i do niego, i do jego kolegów, powiedzmy, z całego tego systemu, bo to jest system taki quasi-mafijny w zasadzie, jest także bardzo niski, a mimo to rządzi i prawdopodobnie będzie rządził dalej. I bardzo niewiele się wydarzy na Węgrzech, jeżeli opozycja się nie zjednoczy, a pokazała, że parokrotnie no, to przyniosło jakieś dobre rezultaty, na przykład odbicie Budapesztu. W Polsce dla Polaków czy dla polskiej opozycji to jest jasny sygnał. Opozycja powinna działać wspólnie, w szczególności w kluczowych kwestiach. To, że lewica się wyłamała w kwestii Krajowego Planu Odbudowy, to jest między innymi problem Borysa Budki i jego przywództwa w partii, ponieważ no, żadna partia opozycyjna, która bardzo poważnie myśli o tym, żeby przejąć władzę, żeby zagrozić obecnie rządzącym, mając tego rodzaju sytuację do wykorzystania, nie powinna jej tak koncertowo zmarnować. A to, co Borys Budka zrobił, to jest po pierwsze pokazał przy okazji ogłaszania tego słynnego planu 276, czyli tego planu, który dotyczył zjednoczenia opozycji właśnie, kiedy on pozwolił sobie na to, żeby mówić w imieniu opozycji zupełnie nieproszony, już wtedy podniosły się głosy, zwłaszcza ze strony partii lewicowych, że one nie życzą sobie, żeby Borys Budka mówił w ich imieniu bez wcześniejszych uzgodnień. No trudno było się spodziewać teraz, że nagle lewica będzie współpracowała z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską, jeżeli Borys Budka wcześniej nie dokonał żadnych sensownych i jak widać przekonujących wobec lewicy kroków, żeby rzeczywiście włączyć ją jakoś we wspólną orbitę, powiedzmy, tych uzgodnień dotyczących tego, jakie warunki postawić PiS-owi, żeby ewentualnie Krajowy Plan Odbudowy zaakceptować. Tymczasem lewica zrobiła to samo, żeby zaznaczyć swoją tożsamość. A zatem lewica zagrała na siebie i tylko i wyłącznie na siebie. I ja uważam, że dla Polski to bardzo źle, że lewica zrobiła to, co zrobiła. I to jest niestety, to już widać po ostatniej wersji Krajowego Planu Odbudowy, że nie będzie ani 75 tysięcy mieszkań, to widać, będzie 45 tysięcy, z czego część będzie finansowana. No i nie będzie miliarda na szpitale powiatowe, tylko dużo nie będzie, mniej. Oczywiście, no, że tak. Komitet monitorujący będzie właściwie w nie wiadomo jakim składzie, ale sądząc po tym, co na przykład ostatnio się dzieje. Proszę popatrzeć, wczoraj
przedwczoraj właściwie, zostały ogłoszone wyniki na przykład rozdysponowania środków publicznych, czyli konkursu dla organizacji pozarządowych. Praktycznie nie ma tam organizacji spoza najwęższego kręgu pisowskich i to nie wspierających PiS think tanków, tylko organizacji, które zostały utworzone pół roku temu, kilka miesięcy temu, właściwie głównie po to, żeby no, te środki wyprowadzić. Przyjąć, bo trudno dokładnie mówić, tak. Dobrze, pani profesor, bo troszkę odbiegłyśmy jeszcze od tematu samej Platformy Obywatelskiej, a w tej chwili to jest niezwykle ważny temat, no bo sama pani mówi, że tak naprawdę siłą PiS-u jest słabość opozycji, więc jeszcze o tej opozycji słów kilka. Czy sądzi pani, że Borys Budka jest takiego formatu politykiem, który będzie miał refleksję i powie: okej, nie wyszło, mój czas się skończył, muszę zrobić pole dla kogoś innego? Czy nie? Czy będzie po prostu szedł w zaparte do samego końca? Bo ma w końcu 4 lata kadencji, jakby nie było. Tak, a sądząc po jego pierwszych reakcjach, wydaje mi się, że tej refleksji póki co jeszcze brakuje. Mhm. Natomiast on będzie musiał prawdopodobnie, to znaczy w Platformie jest zasadniczy problem, to widać na pierwszy rzut oka, to jest jej zróżnicowanie. To zawsze było pewną siłą Platformy o tyle, że no dzięki temu mogła reprezentować szerszy wachlarz wyborców, tak? Od wyborców powiedzmy centroprawicowych, takich konserwatywnych, ale no nie zgadzających się na takie działania, jakie serwuje nam w tej chwili PiS, a z drugiej strony czy Zjednoczona Prawica, a z drugiej strony no miał wyborców centrolewicowych, czyli takich, którzy są liberalni światopoglądowo, liberalni gospodarczo, ale jednocześnie no, nie wspierają lewicy z rozmaitych powodów, bo ta lewica, pamiętajmy, w Polsce to jest taki twór dosyć ciekawy, no to jest twór i trochę postkomunistyczny, i trochę super progresywny w wydaniu Adriana Zandberga, który tak nie do końca określił swoją tożsamość. Niebezpiecznie ta tożsamość zresztą zbliża się do tożsamości bardziej myśliwy Adriana z lornetką, no to jest ostatnio Zandberga. Adrian Zandberg, niestety, trochę tak to wygląda. Mało tak, poważnie, właśnie, nie spodziewałam się panim szczerze tego mówiąc. No mało kto się spodziewał i dlatego właśnie pozwoliłam sobie na tę uwagę, że to jest bliżej tożsamości Adriana niż tożsamości Zandberga. Au. Natomiast, mówię to z pełnym przekonaniem niestety. Natomiast jeśli chodzi o samą Platformę, to w tej chwili widać takie dosyć ostre podziały między tą bardziej konserwatywną częścią Platformy, która chyba zareagowała dosyć ostro po tej dosyć jasnej deklaracji dotyczącej aborcji, tego bardziej lewicowego skrzydła Platformy. Natomiast to lewicowe skrzydło i moim zdaniem jako politolożki słusznie zakłada, że po tej skrajnie prawej stronie naprawdę nie ma czego szukać, ponieważ tam jest Hołownia. Ci wszyscy bardzo konserwatywni wyborcy, którzy nie popierają PiS-u, ale są konserwatywni, oni pójdą do Hołowni. Jeżeli Platformie Obywatelskiej się wydaje, że teraz najważniejszym celem Platformy czy Koalicji Obywatelskiej jest wycięcie Hołowni, to po prostu podcina gałąź, na której siedzi. To znaczy zjednoczenie opozycji ma właśnie na tym polegać, że opozycja ma realnie zagrozić PiS-owi. I teraz problemem Platformy Obywatelskiej jest to, że ta wolta, te 51 osób to są głównie bardziej konserwatywni jednak, chociaż niekoniecznie, no bo Kluzik Rostkowska, no, Bartosz Arłukowicz to też raczej mało konserwatywny polityk. Mówi się o tym, że oni w pewnym sensie wystąpili przeciwko Borysowi Budce, ale też żeby trochę ochronić właśnie tę różnorodność Platformy. Mhm. Powiem uczciwie, że jeżeli Platforma się spróbuje określić właśnie bardziej centrolewicowo, zwłaszcza teraz, kiedy widać po lewicy, że ona dla niektórych wyborców nie jest do końca jasna i nie jest do końca wiarygodna w kontekście bycia rzeczywiście opozycją, no to tutaj Platforma Obywatelska ma szansę na zagospodarowanie takiego elektoratu, który trochę się rozczarował tą lewicą polską, a jednocześnie no, nie jest elektoratem PiS-owym i nie zagłosuje na przykład na Hołownię, dlatego że Hołownia ma zbyt silne związki właśnie z tym najbardziej konserwatywnym, z tą konserwatywną opcją. O Szymonie Hołowni słów kilka jeszcze pod koniec naszej rozmowy, pani profesor, jeżeli pani pozwoli. No więc krótko, bo dosyć taką długi monolog pani przeprowadziła, ale konkretnie, Budka zrezygnuje czy nie zrezygnuje, gdyby pani miała obstawiać dzisiaj? Rozumiem, że nie. Znaczy, na dzień dzisiejszy to on rzeczywiście idzie w zaparte, ale moim zdaniem przyprą go prędzej później do muru i przed styczniem jeszcze, no, kiedy i tak prawdopodobnie dojdzie do nowych wyborów i stanie się jasne, że on pójdzie, będzie próbował jednak odejść jakoś tam względnie z twarzą, no bo wiadomo, że ten twarz będzie próbował zachować. Także jeśli Platforma stworzy mu takie warunki, to tak odejdzie wcześniej i odejdzie, postara się odejść z twarzą. A cały ten... Ale nie przyjdzie na jego miejsce Trzaskowski, nie sądzę. A cały ten projekt, który tworzy się wokół PSL-u, wokół Koalicji Polskiej, to wsparcie, taki patronat, właściwie nie wiadomo, jak to nazwać do końca, Bronisława Komorowskiego, to jest pani zdaniem jakiś realny plan polityczny, czy to tak trochę sobie o tym porozmawiamy, pokomentujemy i tak naprawdę skończy się, zanim się na poważnie zacznie? Znaczy, jeżeli to jest jakiś realny plan polityczny, to ja mu nie wróżę absolutnie żadnego dużego sukcesu. To znaczy, w ten sposób się nie powinno rozgrywać sytuacji teraz wokół Krajowego Planu Odbudowy, że się tworzy jakieś
takie trochę nie wiadomo co, jeszcze do tego z byłym prezydentem, który jeszcze wciąż nosi na sobie brzemię takiego PR-u, powiedziałabym, niepasującego do powagi obecnej sytuacji, czy do tego, wokół czego właściwie teraz Polska i oczy i uszy wyborców są skoncentrowane. To znaczy wyborcy w tej chwili patrzą na to, co ma do zaproponowania, jeśli chodzi o przyszłą Polskę, każde z ugrupowań politycznych. Wiemy, co ma do zaproponowania Lewica, bo ona to ogłosiła, chociaż no, jak wiemy, prawdopodobnie zostanie wystrychnięta na dudka, mówiąc kolokwialnie, przez Prawo i Sprawiedliwość, to jednak mimo wszystko my wiemy, że no, to jest coś konkretnego. Mm-hmm. Platforma próbowała, czy Koalicja Obywatelska próbowała mówić o tym, co jej się nie podoba w Krajowym Planie Odbudowy. Próbuje przemycić jakieś postulaty, ale to nie jest ani jasne, ani spójne i stanowczo trzeba pani nad tym popracować. Pani profesor, to w kontekście tego, o czym pani mówi, nie ma pani poczucia, że Prawo i Sprawiedliwość jest w tej chwili po prostu, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, nie do pokonania. Mamy ostatni sondaż Ibirisu, 35% poparcia, ponad. Znowu kilka punktów procentowych więcej. To jest partia z teflonu, po prostu. I chyba trzeba na razie do tego przywyknąć. Znaczy, to nie do końca jest tak, że to jest partia z teflonu. To jest partia, która jest silna słabością opozycji. I dlatego jeśli opozycja, mówiąc brzydko, kolokwialnie, się nie ogarnie, to oczywiście PiS będzie miał 35% poparcia. Pamiętajmy jednak, że we wszystkich badaniach, o których mówimy, zawsze jest pewna grupa osób niezdecydowanych. To jest grupa, która niekoniecznie wesprze PiS, a to może być grupa, która może poprzeć opozycję. Jeśli zliczymy w tym samym sondażu, o którym pani redaktor mówi, opozycję, w rozumieniu opozycji bez lewicy, to ona wciąż może zwyciężyć z PiS-em, czyli mówię tutaj o PSL-u plus Platforma, czy Koalicja Obywatelska plus Szymona Hołownię, to ciągle jest duża szansa na to, żeby nawet bez lewicy, zakładając okay, nawet, że ale to jest pieśń przyszłości. Pani profesor, tylko że mówi pani, że PiS jest silny słabością opozycji, ale to dlaczego jest tak, że te wszystkie wpadki Zjednoczonej Prawicy nie odbijają się w sondażach? Ludzie są odporni na to wszystko, co się dzieje, na te afery, na te awantury, na te niekonsekwencje, na te wieczne negocjacje w Zjednoczonej Prawicy, rozłamy, zejścia, romanse, rozwody, do których w końcu nie dochodzi. Znaczy, ludzi to nie boli, ludzi to nie wkurza, czy po prostu rzeczywiście ich elektorat jest absolutnie impregnowany na tego typu sytuacje? Tylko znaczy, ich bardzo. Elektorat impregnowany na cokolwiek to jest 20%, tak? 25% może no maksymalnie. Właśnie, a mamy 35%. Pozostały elektorat to jest elektorat, który może zmienić zdanie, ale po pierwsze, to jest kwestia telewizji publicznej i mediów, które absolutnie wspierają partię rządzącą i no właściwie stanowią barierę przed dostępem do rzetelnych informacji dziennikarskich z innych źródeł, tak? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, no gdyby opozycja miała coś ciekawego do zaoferowania, to może by się tym elektorat PiS-u, który miałby potencjał odejścia od tej partii, zainteresował. No tylko żeby tym czymkolwiek zainteresować, to trzeba mieć czym. To jest kolejna kwestia. I trzecia kwestia jest taka, że te afery PiS-u, one są systematycznie zamiatane pod dywan i komentowane właśnie w taki sposób. My, tak czy inaczej, dzielimy się ze społeczeństwem i mnóstwo troli na przykład w rozmaitych mediach, głównie społecznościowych, oczywiście pisowskich, już przyjęło taki dyskurs. To znaczy, PiS może i rzeczywiście ma sporo za uszami, ale dzielą się ze społeczeństwem. Póki co opozycja nie ma pomysłu na to, jaką opowieść o Polsce, w której rzeczywiście władza dzieli się ze społeczeństwem tym, co wypracowuje, tym, co społeczeństwo daje w podatkach i tak dalej, żeby rzeczywiście to zaoferować Polakom i żeby to było wiarygodne. Dobrze. I żeby to było rzeczywiście dla nich korzystne. PiS mamy załatwione. Została nam dosłownie minuta, pani profesor, więc naprawdę proszę o skondensowaną odpowiedź, ale za chwilę Szymon Hołownia będzie naszym gościem, więc bardzo jestem ciekawa pani opinii. Polska 2050 jest już drugą siłą opozycyjną. Nie bójmy się tego stwierdzić, bo kolejnych ileś tam sondaży to pokazuje. Ta przewaga nad Platformą, nad Koalicją Obywatelską jest coraz większa. Czy Szymonowi Hołowni i jego ludziom uda się ten wynik, a właściwie te pozycje, dowieść do roku 2023? Tylko naprawdę krótko. Tak, absolutnie ma na to szansę, dlatego że jest wielu wyborców, którzy są wyborcami młodymi, ale niezorientowanymi lewicowo, konserwatywnymi. To są między innymi też kobiety, które są lekko konserwatywne. Nie są to te młodziutkie dziewczyny, które powiedzmy sympatyzują z Razem, ale są to właśnie osoby wchodzące gdzieś tam na rynek pracy, na ten rynek rodzinny, no bo umówmy się, że to są też młodzi ludzie, którzy zakładają rodziny, którzy są lekko konserwatywnie zorientowani, którzy nie chcą PiS-u. Platforma im niczego ciekawego nie oferuje, ale nie chcą też lewicy. I w związku z tym Szymon Hołownia ma absolutnie szansę u takiego elektoratu między innymi. Też nauczycieli na przykład, lokalnych działaczy, którzy nie chcą PiS-u, ale nie chcą też Koalicji Obywatelskiej, bo ona nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Renata Mińkowska-Nolkiene, Uniwersytet Warszawski. Kłaniamy się nisko, dobrego, spokojnego dnia i do zobaczenia. Dziękuję nawzajem, panie redaktorze.